Ta historia jest o tym, czego doświadczyłem w pewnym dziwnym miasteczku, w którym zatrzymałem się podczas mojej podróży służbowej. Zajechałem na stację, żeby zatankować i coś zjeść. Cała okolica była pokryta gęstym lasem. Zauważyłem, że na stacji nie ma żadnego pracownika, a przyległa restauracja jest pusta. Na tabliczce widniał napis otwarte, a widok resztek jedzenia na talerzach w restauracji dawał mi nadzieję, że ktoś tam jednak jest. Zmęczony długą podróżą, postanowiłem przejść się po okolicy i rozprostować kości. W miasteczku było wyjątkowo ciemno i zimno jak na tę porę roku. Po chwili znalazłem inną restaurację, wypełnioną ludźmi. Głodny ruszyłem do środka, żeby zamówić sobie coś ciepłego. Gdy wszedłem, dosłownie nikt nie zwrócił na mnie uwagi. W środku panowała wrzawa jedzących i rozmawiających ze sobą gości. Nagle dostrzegł mnie jeden z klientów, który maniakalnie jadł coś, czego nigdy w życiu nie widziałem. Spojrzałem na niego z lekkim obrzydzeniem, na co ten powiedział: "Wygląda na to, że nie jesteś stąd. Jemy tu tylko zdrową żywność." Zdrową żywność? Wszyscy goście restauracji jedli to samo. Postanowiłem ukradkiem zerknąć na kuchnię i wtedy dostrzegłem zwłoki gigantycznej istoty, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Miała żółtą, łuskowatą skórę i dwie duże wężowe głowy. Krzyknąłem z przerażenia, ale nikt nie zwrócił na mnie uwagi. Wszyscy byli skupieni wyłącznie na jedzeniu. Zapytałem jednego z klientów, co to do cholery jest, na co ten dumnie stanął, podwinął rękaw i napiął swoje potężne przedramię. "Spójrz na to", powiedział, napinając wszystkie swoje potężne mięśnie. Byłem kompletnie zdezorientowany, a mężczyzna nagle chwycił mnie za kołnierz i z łatwością podniósł do góry jak jakąś zabawkę, po czym rzucił mną o ziemię. Wpadłem w panikę, a ten zaczął się ze mnie śmiać. "Jestem tak silny, że mógłbym rozszarpać cię gołymi rękami. To mięso daje mi całą moją siłę." Trzymał w ręku kawałek mięsa i przystawił mi go do twarzy. "Jedzenie tego mięsa sprawia, że czuję się świetnie. To jak lekarstwo. Chcesz spróbować? Masz w ogóle jakieś pieniądze?" Przyjrzałem się twarzom wszystkich zebranych tam ludzi, jedna po drugiej. Ich oczy były przekrwione, a ciała tak umięśnione, że rozrywały ubrania. Powiedziałem, że chcę tylko skorzystać ze stacji i coś przekąsić. Ci mnie wyśmiali i powiedzieli, że zwykłe jedzenie to trucizna i powinienem spróbować tego. Zdezorientowany wybiegłem stamtąd i wróciłem do swojego auta. Postanowiłem zaczekać na obsługę, aż w końcu po około 15 minutach podszedł pracownik i powiedział: "Nigdy nie mów nikomu o tym, co tu widziałeś." Zapytałem dlaczego, a ten kontynuował: "To mięso jest bardzo rzadkie i tylko my możemy je jeść." Mówiąc to, miał mocno napięte mięśnie, a jego oddech był ciężki. Bez słowa odjechałem z tego dziwnego miejsca i wydawało mi się, że już nigdy tam nie wrócę. Jednak kilka lat później przypadkowo zatrzymałem się w tym samym miejscu podczas kolejnej podróży służbowej. Tym razem miasteczko było kompletnie opustoszałe. Ulice były puste, a wszystkie domy, sklepy i restauracje wyglądały na dawno opuszczone. Postanowiłem ruszyć w dalszą drogę, aż w końcu dojechałem do następnego miasteczka. Zapytałem pracownika stacji, co stało się z tamtym miejscem, a ten powiedział mi, że wszyscy jego mieszkańcy zostali zaatakowani i zabici przez coś nieznanego. Jeszcze bardziej przerażający był fakt, że wszystkie znalezione ciała były pozbawione kości i jakichkolwiek organów. Została z nich jedynie sama skóra. Policja nie była w stanie określić, kto lub co wyrządziło tę masakrę. Jedną z poszlak był nieznany żółty płyn znaleziony w całym miasteczku oraz ślady jakichś gigantycznych bestii. Policja i eksperci nie byli w stanie określić, do jakiego zwierzęcia należą ślady. Ta sprawa do dziś nie została rozwiązana. Byłem przerażony i chciałem opowiedzieć o tym, co widziałem, ale całe moje ciało się trzęsło i nie byłem w stanie wykrztusić z siebie choćby słowa. Co do cholery się tam wydarzyło?